Siemasz, dzisiaj mamy piąteczek, 22 stycznia 2021. Właśnie zamontowałem lizawki solne dziś takim sposobem na łańcuszki, bo inaczej tutaj w tych korytach to wolę o tak na tych łańcuchach. Tutaj mam te właśnie po obrządkach te trzy starsze byczki. Gdzieś tutaj troszkę mi jeden podkaszluje, ale to zauważyłem, że po ścieleniu tak nieraz się zdarza. Tutaj nie ma w ogóle przewiewu, także obora jest w miarę szczelna, ale też jest nie jest tu też tak duszno, tak w porządku, tak naprawdę jak powinno być. Siano już wyjedzone. Tutaj mamy oczywiście kolejnego nowego członka stada. HO, rasa. I tamten biało-czarny też HO, a ten RW, to już wiecie z ostatniego filmiku. Myślę, nagram, bo tutaj dużo osób prosiło, żebym częściej nagrywał filmiki. Zaraz wejdę do środka może. Oczywiście byczki, jeden pije z wiaderka, a drugi pije z i trzeci ze smoczków. Uchwyty pomontowane. Tutaj jeden uchwyt, tam drugi uchwyt, ale zaraz podejdę do środka. Bo nie chcę ich wystraszyć. Muszę przejść tak, bo tam jest, kurczę, szczelnie zrobione. Drzwi i z jednej i z drugiej strony. Także tak spokojnie, żeby nie wystraszyć. Tutaj mamy dzisiejszego. Tak się prezentuje. No i tu już starsze cielaczki. No starsze te już mają około chyba z końca grudnia i z początku stycznia. A ten jest najmłodszy. Oborniczek sobie tutaj przez te drzwi wyrzucam. No właśnie, słychać, kurczę, tamten jeden. Ja jestem uczulony na ten kaszel, ale staram się temu jak najbardziej zapobiegać, żeby starszy starszymi też jest groźny, ale właśnie te maluchy na zapalenie płuc, bo teraz też już zimno było. Tak? Nie boisz się, troszkę się boisz. Zaraz każdy powstaje, no tak już każdy, to ten też. No, panie, dzisiejszy, ci się nie chce. Nie chce ci się stawać, najedzony to będzie sobie leżał. Tak, ale odebrany prosto od krowy. Także sobie nie śpieszy mu do wstawania. No mówię, tutaj muszę mieć na razie baloty, kostki słomy 3, bo troszkę tutaj sobie chcą, pchają się tutaj do tych koryt, ale podjedzone. Tak, spodnie najlepsze smakują, no wiem. Ale mówię, termin uruchamiam, tylko noszę sobie tam z domu póki co. Tutaj jeden uchwyt, tutaj drugi uchwyt, to właśnie te najmniejsze po bokach, a w środku mam na wiaderku, tutaj troszkę się wylało, ale no mówię, mleko po prostu, preparat, ten mleko zastępczy Josera, jak dobrze to wymawiam, firmy. No tak na razie, tak najmłodszy to około tam 3-3,5 litry daje mu, a te starsze to już troszkę więcej, to mówię, tego jedne, ten pije na z wiaderka, tego chcę już powoli przerzucić też na ze smoczka, przejść na wiaderko, ale zobaczymy jak to się powiedzie. I tak jak mówię, powoli myślę, że ta hodowla się ruszy. Mówię, najgorsze właśnie odpukać, żeby nic się nie działo, żeby zdrowo rosły i powinno być wszystko w jak najlepszym porządku. No, wstawaj! Czy ci się nie chce? Wstawaj! Stanie, co nie wstanie, musi wstać. Nie ma wyjścia. Ojcze, kurczę, troszkę nie w odpowiednim momencie, ale no.
Myślę, przyjdę, nagram. Jest dzisiaj piąteczek. Myślę, podejdę po pracy, po obrządkach. Myślę, to pokażę nowego cielaczka, bo tutaj no ten to nie, no on jest naprawdę uparty. No, no co, pomarańczowy jesteś, tak? I ci sznurówki pomarańczowe. No tak, tak, tak. I będę się starał jak najwięcej filmów teraz w tym nowym roku nagrywać z tych byczków. Zobacz, jak mi się uda, to i może z pola. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Także przejdę może jeszcze do, bo został jeden taki największy byk. O, tak, tak, brykać będziesz. Dobra, ja wam nie przeszkadzam. Leżcie sobie w spokoju. Przejdziemy do... Tylko, żebym tutaj się przedostał przez te... Tak troszkę się męczę, ale przejdę. Także tu gasimy. Tu towarzystwo starsze niż sobie odpoczywa. A my sobie przyjdziemy. Tu jest też kolega jeden. Zaraz przyleci pewnie. O właśnie. Nie skacz. Chodź tu. Przejdziemy sobie do jeszcze jednej obory. No to bydle to podrosło. To jest największy. Nie no, ładny owczarek niemiecki. No nie, nie wolno. Uciekaj. Pcha się wszędzie do obory. To nie chcę go, puszczać. Tylko zamykam, ale on i tak zaraz pewnie tutaj paruje. Nie wolno. Nie wolno. No tak. Chodź tu. Pako. Chodź tu. No właśnie. Chodź tu. Pako. Chodź tu. 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 Po co tu przyszłeś? Po co? Na pole. Chodź. Idziemy. Chodź. Na pole. Poszedł. Chodź. Na pole. Gdzie tu? Chodź tu. Poszedł. Gdzie tu? Nie wolno tu. Taki jest. Niestety. Pcha się, a do większego. Ale to nic. Jakoś tu zaraz zaradzimy. No i mówię. Tutaj mam właśnie jeszcze jednego byczka. Tutaj siano ksionka. Nie chcę tak właśnie psa za bardzo wpuszczać tutaj do obory, no ale niestety. Jak wpadnie, tak pcha się do krat, a nie chcę też zwierząt straszyć. No to mówię, tu jeden został najstarszy, póki co na razie. Największy. Ale zaraz myślę, że jakoś ja to... Chodź tu, chodź tu. Nie wolno. Inaczej to rozegramy. Tylko tu nie wolno iść. O, teraz mamy już załatwione troszkę kombinacji, ale już nie wejdzie. Mówię, piesek pieskiem. Tutaj mam jeszcze balota siana. Ale się pcha, niech chodzi tam, niech pilnuje gdzie trzeba, ale nie tutaj w środku, niech nie straszy. Mówię, tu mam stanowisko na tego byczka. Już teraz mogę normalnie wrócić do nagrywania. Tu mam to stanowisko, bo miałem go jednak przeprowadzać o tutaj i go wiązać. Ale jednak na razie jednak zdecydowałem, że go tu zostawię. Nie bój się. To jest największy. Troszkę się zdenerwował. Ale myślę, że będzie ok. I mówię, tutaj mam właśnie ponaścielane mu. Niech sobie tu będzie. No to mówię, to jest rasa. Jak widać. No mięsna, no ładnie się, ładnie rośnie. To nie jest też bardzo taki starszy byczek, tylko ile on ma teraz? Chyba 18 miesięcy skończone. Takiej budowy nawet fajnie sobie się ustawił. Tak, tak, ty się tu nie denerwuj, bo ten cię kolega troszkę może... I tak, tak samo oczywiście sól zamontowana na łańcuchu, bo mówię, to jest najlepszy sposób dla mnie, bo tak to są te takie uchwyty na kostki, ale nie chcę tego używać, bo zazwyczaj to jak to byki, ja wiem, jak tutaj mam te zagrody, to porobię to zaraz mi wszystko porozwalałem po prostu, no jak to byki. Kiedyś też miałem przecież poideł więcej, tu stałe byki na uwięzi, ale jednak przeszło się z na uwięzi do na luz po prostu, no jak ja to ujmę. Ale mówię, może zrobię tutaj, bo teraz jest tych byczków, będzie różne. Kurczę, się dobija. Ale słyszę, no niestety, no. Ale to zaraz kończę też i trzeba pokończyć obrządki. Tutaj mówię, zrobię jeszcze kratkę, tutaj może jeszcze koiec drugi.
za i na dwa, żeby były, zaraz mówię, te byczki są różnych, różne, bo wiek będzie różny, także spróbuję to jakoś ograniczyć, żeby to jakoś jedno z drugim się łączyło. Mówię, tu jest poidełko jedno, miałem tu chwilę, jak były te mrozy, bo minus 18 zamarzło, ale na razie widzę elegancko, byłem dzisiaj po pracy, także puściło, jest ok. W miarę idzie to ogarnąć, siano już tu się kończy, ale mam jeszcze siano kiszonkę i baloty jeszcze dwa, także jutro sobota, także uzupełnię. I mówię, nie chcę go stąd zabierać tutaj na uwięź. Przygotowałem i był taki plan, żeby właśnie tutaj wysprzątać to, ale chyba taki jeden dzień zrobię właśnie, że go przegonię tutaj na łańcuch i go uwiążę, żebym tu wysprzątał wszystko do zera, bo chcę po ostatnich bykach to wszystko wysprzątać do zera, bo trochę tu się już tego obornika zebrało. Może nie ma jakoś strasznie dużo, ale chcę to wszystko wybrać do zera, wysprzątać. I jest taki plan właśnie, żeby tu właśnie kolejne byki, żeby tu sobie chodziły. To jest 100%, że będą na luzie. Tego tu muszę sobie udoskonalić i muszę sobie wybić właśnie tutaj drzwi, żeby byki do wyrzucania obornika ciągnikiem, żeby je wyprowadzać po prostu. Żeby wychodziły na zewnątrz, żebym się nie męczył. A na dzień dzisiejszy, to mówię, została jedna sztuka. Reszta wszystko, co było, to odjechało. I no dziękuję za film dzisiaj. Będę starał się, jak mówiłem, nagrywać. Mówię, zapas jeszcze mam dosyć duży słomy i kostek i siana, także jakoś to powolutku, aby do przodu. Mówię, siano kiszonka w miarę w tym roku się udała. Jeden balot tam jest gorszy, jeden lepszy, ale jest, nie ma na co narzekać. Także dzięki wielkie za film i zapraszam do komentowania i pytań, co chodzi o bydło. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.